Franciszek z Asyżu był założycielem zakonu franciszkanów obdarzonym stygmatami. Mężczyzna poświęcił sporą część życia na nawracanie, na przykład wyznawców islamu na wiarę w Jezusa. W czasie swojego życia Franciszek przeżywał też wizje, które zapisywał, mając nadzieję, że pomogą przyszłym pokoleniom. Jedna z nich dotyczyła archanioła z 7 skrzydłami, który wisiał na krzyżu. Inna przepowiednia Franciszka być może spełnia się na naszych oczach. Stygmatyk pisał: demony będą miały moc, bo wiara zostanie tak oszpecona, że chrześcijanie nie będą mieli zaufania do osoby z władzą papieską. W tym czasie na tron wejdzie osoba, która nie zostanie wybrana kanonicznie. Pytanie tylko, o co może chodzić z niekanonicznie wybranym papieżem. Niektórzy twierdzą, że z pewnością chodzi tu o papieża Franciszka, który rzekomo nie został wybrany zgodnie z konstytucją apostolską, w której znajdują się skomplikowane zapisy dotyczące tego, jak należy wybrać Ojca Świętego. Wspomniane jest tam, iż w czasie konklawy mogą odbywać się najwięcej 4 głosowania w ciągu jednego dnia i w przypadku wyboru papieża Franciszka niektórzy mają na ten temat wątpliwości. Bowiem gdy trwało jedno z głosowań, 2 kartki elektorskie zostały ze sobą sklejone i ostatecznie głosy się ze sobą nie zgadzały, więc zarządzono ponowne głosowanie, czym rzekomo złamano zapis Konstytucji Apostolskiej, bo głosowań w jednym dniu odbyło się 5, a nie 4, jak być powinno. Warto też wspomnieć o tym, co dalej zapowiada Franciszek z Asyżu o fałszywym papieżu. Czy chodzi o papieża Franciszka? Przez niego ilość skandali znacznie wzrośnie. Jak tylko może, będzie się starał prowadzić każdego do śmierci. Jego panowanie doprowadzi do podziałów i rozłamów. Tylko ci, którzy wytrwają w wierności, będą mogli cieszyć się koroną życia. Bóg ześle nie pasterza, ale niszczyciela, ponieważ świętość została wyśmiana nawet przez tych, którzy powinni być jej całkowicie oddani. Czy faktycznie mowa tu o papieżu Franciszku? Zachęcamy do dawania łapek w górę i subskrybowania kanału.